Kibice z Zielonej Góry postanowili pomóc Marcinowi Gortatowi dostać się do meczu gwiazd NBA. Mecz gwiazd dopiero w lutym, wcześniej do 23 stycznia głosowanie. No i na stronie Głosuj na Gortata można przeczytać, jak to zrobić, żeby Gortat znalazł się w meczu gwiazd po raz pierwszy. Polaka jeszcze tam nie było. Myśli, że ta inicjatywa pomoże Marcinowi się tam znaleźć? Czy to jest w ogóle realne? Znaczy, myślę, że jest to nierealne. Byłoby być może realne, gdyby naprawdę wszystkie na przykład media się w to zaangażowały w Polsce i gdyby wystarczyło tylko w coś kliknąć, prawda? Natomiast na stronie NBA.com trzeba jednak się zarejestrować, podać swojego maila, wybrać całą piątkę. Więc jest to taki proces, który no, tylko kibice będą no, są gotowi poświęcić na to chociaż kilka minut. Natomiast myślę, że to jest strasznie fajna inicjatywa i warto, żeby kibice z Polski zagłosowali na Marcina Gortata. Bo może będzie kiedyś tak, że na przykład, nie mówię, że ma jakaś drużyna NBA od razu przyjechać dzięki temu do Polski, ale na przykład będzie jakiś zawodnik NBA promował ligę w Europie i będą się zastanawiać na przykład, do których krajów ma polecieć. I może ktoś pomyśli sobie, słuchajcie, a może polecimy do Polski, bo na tego Gortata to tam zagłosowało na przykład 10 tysięcy osób. To tam ktoś jednak ogląda tą koszykówkę, 10 czy może nawet więcej. Więc no, może to jest ten czynnik taki no, pozytywny dla nas też, dla wizerunku kibiców w Polsce. Właśnie masowo głosują na swoich zawodników Chińczycy, którzy na Yao Minga stadnie, codziennie klikają i na swojego kolegę z Houston Rockets. Także w zeszłym roku Omri Caspi miał wielkie wsparcie, ale niektórzy twierdzą, że to trochę obciach, że coś takiego się dzieje i że wcale to nie pomaga koszykówce ani w Polsce, ani Gortatowi jako Znaczy, to takiemu. rzeczywiście fakt, bo pamiętam, jak Iversona wybrano ostatnio, no to też to było takie dosyć kontrowersyjne, no bo jak on w takim słabym sezonie, jego problemy i tak dalej, no nie pasował do tego towarzystwa, prawda? Więc rzeczywiście myślę, że Marcin Gortat nie ma szans, więc fajnie jest po prostu dać taki sygnał i zrobić to, żeby mieć po prostu dobre samopoczucie i pokazać naszą solidarność z Marcinem. Natomiast no rzeczywiście, jeśli zawodnicy właśnie Houston Rockets znajdą się w meczu gwiazd, oprócz Yao Minga jeszcze ktoś, no to będzie rzeczywiście lekka przesada. Natomiast no, nie zapominajmy, że jest to wybór kibiców. No i to niczyja wina, że akurat w Chinach, prawda, jest tak ogromna rzesza kibiców. Ray Allen chyba Ray Allen wpadł na taki pomysł, żeby jednak pod większą uwagę brać głosy, inaczej, żeby to liczyć, żeby na przykład brać przede wszystkim głosy z hal kibiców, czyli ci, którzy przychodzą na mecze, żeby mieli jakiś taki większy procent w tym głosowaniu. Myślę, że jest to jakiś sposób na rozwiązanie tego problemu i, no i chyba najlepsze rozwiązanie, żeby NBA poszło w tym kierunku. Ale czy Gortat pasuje w ogóle do meczu gwiazd? No bo wielką gwiazdą to jest tylko u nas, ale z drugiej strony, patrząc na to, co się dzieje w meczach gwiazd, że jednak no, nic się nie dzieje tak naprawdę. Czy właśnie pójście w stronę takich mniej znanych nazwisk, ale graczy, którym się jednak troszeczkę bardziej chce, nie jest dla widowiska lepszą Znaczy, myślę, że formą? nie, bo Marcin Gortat sam przyznał, że źle by się czuł w tym towarzystwie, że byłoby mu trochę głupio. Ja mu się nie dziwię, no bo to jest tak, no nie będę tutaj porównywał, ale to jest tak, jakby no, któregoś z nas wybrano do tego, abyśmy głosowali, nie wiem, na MVP razem z kilkunastoma czy kilkudziesięcioma najlepszymi dziennikarzami w Stanach Zjednoczonych. No też trzeba znać swoje miejsce w szeregu i mieć świadomość, gdzie się jest. Marcin Gortat ma tą świadomość. Myślę, że to jednak powinny grać najlepsi zawodnicy, największe gwiazdy. I to powinno być, no, wiadomo, że jak ktoś kibic chce pójść, no to on chce zobaczyć największe gwiazdy. A to, że prawda, w jakimś tam stanie czy w jakimś kraju ktoś kogoś lubi, no to ci kibice, to dla kibiców Stanów Zjednoczonych Marcin Gortat jest jednym z kilkuset zawodników i pamiętają go, część wie po prostu, że ma ten tatuaż Jordana na nodze, prawda? Więc oni chcą oglądać największe gwiazdy i myślę, że mają do tego pełne prawo. Właśnie, ale Gortata można wybrać jako tego 11. zawodnika. Czy ty oddałeś na niego swój głos, lub czy planujesz oddać? Bo można głosować codziennie, więc. Tak, znaczy ja oddałem kilka głosów, nie ukrywam. Zawsze był Marcin Gortat, troszkę te piątki się zmieniały, także pięć głosów ma już ode mnie, a być może będzie to więcej. No zobaczę, może nie codziennie będę głosował, żeby też nie robić, bo też mam trudny wybór z innymi zawodnikami, nie ukrywam. Natomiast na pewno będę to robił i ja też zachęcam, bo tak jak mówię,
Nie po to, żeby Marcin Gortat zagrał w meczu gwiazd, a po prostu, żeby wysłać taki sygnał z Polski, że go dopingujemy, że kibice go oglądają i na pewno to będzie miłe i zauważone. Także do 23 stycznia głosujmy na Gortata na NBA.com.